Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam przepyszny, klasyczny, tradycyjny makowiec na święta z dużą ilością maku, z bakaliami, udekorowany lukrem i kandyzowaną skórką z pomarańczy. Makowiec jest przepyszny, bardzo smaczny, wszystkim polecam i zapraszam Was do przygotowania i do subskrypcji mojego kanału. Najpierw przygotuję roszczyn. Do miski kruszę drożdże, dodaję łyżeczkę cukru, dwie łyżki mąki, dodaję letnie mleko, delikatnie ciepłe, nie gorące. I wszystko bardzo dobrze mieszam. Masę mieszam bardzo dobrze, żeby nie było żadnych grudek. I kiedy masa jest dobrze wymieszana, nakrywam masę ściereczką i zostawiam na 15 minut, żeby roszczyn zaczął pracować. Po 15 minutach zdejmuję ściereczkę, delikatnie roszczyn jeszcze wymieszam i po kolei dodaję pozostałe składniki. Najpierw cukier puder i cukier waniliowy i bardzo dobrze mieszam. Potem dodaję żółtkę i znowu bardzo dobrze mieszam. Dodaję pozostałe mleko i mieszam. A na koniec dodaję mąkę i też bardzo dobrze mieszam drewnianą łyżką. Kiedy składniki mniej więcej się połączą, dodaję roztopione i wystudzone masło. I też mieszam najpierw drewnianą łyżką, a już potem ręką. Blat podsypuję mąką, przekładam ciasto na blat i wyrabiam ciasto rękami około 3-5 minut, zależy jak intensywnie wyrabiamy ciasto. I taka piękna kula mi się udała. Ciasto też można wyrobić za pomocą robota i haka. Miskę troszeczkę podsypuję mąką, przekładam tam ciasto, nakrywam miskę ściereczką i wkładam miskę do ciepłego miejsca na około godzinę. A w tym czasie przygotuję masę makową. Mleko już się zagotowało, jest gorące i dodaję do mleka mielony mak. I bardzo dobrze mieszam, żeby mak wchłonął całe mleko. Mieszam około minuty. Do jeszcze ciepłej masy dodaję masło i też bardzo dobrze mieszam. I pod wpływem ciepła maku masło się rozpuści. A potem do masy dodaję naturalny miód i też bardzo dobrze mieszam. Wymieszaną masę zostawiam do wystygnięcia. Orzechy włoskie kroję na małe kawałki. Staram się kroić też nie za drobno, żeby te kawałki orzechów były wyczuwalne. Rodzynki oraz morele zalałam gorącą wodę i zostawiłam na około 2 minuty. Potem morele trzeba jeszcze pokroić na mniejsze kawałki. Ewentualnie, ale niekoniecznie, do masy można też dodać migdały. Migdały trzeba obrać ze skórki, dlatego zalałam migdały gorącą wodą i zostawiłam na 5 minut. Wtedy skórka łatwo odchodzi. I po 5 minutach zdejmuję skórkę i potem trzeba jeszcze pokroić migdały na mniejsze kawałki. I teraz trzeba ubić dwa białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. I teraz łączymy wszystkie składniki na masę makową. Do maku dodaję orzechy, dodaję rodzynki oraz morele i na koniec dodaję ubite białka i wszystko bardzo dobrze mieszam na jednolitą masę. I masa na makowiec jest gotowa. Super! Ciasto na makowiec już wyrosło, podwoiło swoją objętość, wyjmuję go z miski, jeszcze około pół minuty go wyrabiam i dzielę na dwie równe części. Jedną część odkładam z powrotem do miski, a drugą będę wałkować. Podsypuję blat mąką, też wałek przysypuję mąką i wałkuję ciasto. Formuję taki prostokąt, mniej więcej o wymiarach 24 na 34 cm. Potem wykładam połowę masy makowej i równomiernie masę tą rozprowadzam i zostawiam z każdej strony mniej więcej 1,5 cm. I teraz delikatnie, powoli, zaczynając od dłuższego brzegu, ciasto zawijam.
Makowiec przekładam na brzeg papieru do pieczenia i zawijam makowiec tak, żeby owinąć go dwa razy. Między makowcem a papierem pozostawiam luz około 1 cm. Zawijam makowiec w papier do pieczenia po to, żeby zminimalizować pęknięcie. I potem przekładam makowiec na blachę brzegiem w dół. I teraz można się zająć drugim makowcem. Tak samo kawałek ciasta wałkuję na prostokąt 34 na 24 cm mniej więcej. Wykładam drugą połowę masy makowej i równomiernie rozprowadzam. A potem zawijam makowiec. Makowiec znowu zawijam w papier do pieczenia, pozostawiając luz około 1 cm i przekładam makowiec na blachę brzegiem w dół. Tutaj widać, że makowiec ma luz, ma gdzie wyrosnąć i nasze makowce wstawiam do rozgrzanego piekarnika góra-dół 180 stopni na 30-40 minut, zależy od piekarnika. I potem pyszne, cieplutkie makowce wyjmuję z piekarnika. I czekam, aż całkowicie wystygną. A kiedy wystygną, dekoruję. Do miseczki dodaję cukier, puder i ciepłą wodę. I mieszam bardzo dobrze tą masę, żeby masa była jednolita, nie było żadnych grudek. Potem makowiec polewam tą masą i przysypuję kandyzowaną skórką z pomarańczy. Drugi makowiec mi delikatnie pękł, ale już odkroiłam, spróbowałam kawałek na smak, to wcale nie wpłynęło, makowiec bardzo pyszny. I teraz też drugi makowiec polewam cukrem, pudrem i posypuję kandyzowaną skórką z pomarańczy. Czekam około 10 minut, żeby ta masa zastygła na górze i potem można kroić. Makowiec jest gotowy, jest przepiękny, jest bardzo pyszny. Pachnie makiem, świętami, pomarańczą, pychotka, bardzo smaczny makowiec, wszystkim polecam. Makowiec jest gotowy, makowiec jest przepyszny, bardzo smacznie pachnie, jest w nim tak dużo maku. Właśnie chciałam zrobić taki makowiec, żeby było dużo, dużo tego maku, dużo bakalii. Pamiętam, mama moja też robiła bardzo podobny makowiec, może nieudekorowany, ale jeszcze jedliśmy go na ciepło, właśnie na ciepło bardzo. Jest smaczny, może niezdrowe, ale no kawałek na ciepło też się chce zjeść na następny dzień i jeszcze na drugi dzień. Też jest makowiec bardzo pyszny, śmiało możecie robić na święta. Można też ten makowiec zrobić z makiem suchym, samemu zmielić mak i samemu to wszystko zrobić. Ja trochę poszłam na łatwiznę, wiem, że nie wszyscy mają tyle czasu, żeby samemu zetrzeć mak, więc myślę, że to jest taka optymalna wersja, bo masa z puszki gotowa też można zrobić, ale moim zdaniem, jak na mój gust, ta masa z puszki jest trochę za słodka, trochę za rzadka, ten makowiec nie wychodzi taki, jakby mi się chciało, więc z tym już startym makiem i kiedy się samemu doda bakali i samemu się zrobi tą masę, to jest taka wersja optymalna. A kto ma więcej czasu i chęci, ten może sam zmienić mak i wtedy będzie makowiec mega zdrowy, najzdrowsza wersja. Koniecznie zróbcie ten makowiec, jest przepyszny, a ja z całego serca Wam życzę miłych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech Wasze marzenia się spełniają, niech pod choinką będzie dużo prezentów i dużo zdrówka Wam życzę. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować mój kanał, polubić ten filmik, zostawić komentarz i włączyć dzwoneczek, żeby Wam przychodziły powiadomienia o nowych filmików. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, pa!